Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku Cyberpunka. No i mamy przed nami zadanie, sprawa Sandry Dorset. Przypominam, że Sandra Dorset to ta kobieta, którą ratowaliśmy na samym początku jeszcze z Jackiem. Jeszcze z Jackiem, którą wyciągaliśmy z wanny i ratowaliśmy ją. Została zabrana przez Trauma Team. Dobra, czy my jesteśmy w stanie podłączyć się tutaj? Ja bym chętnie zrobił jakąś eksplorację danych i może jakieś haki wyciągnął. 55 BD1C 55 BD1C. Proszę bardzo. Niezwykłe komponenty do haków, rzadkie, epickie i legendarne. Proszę, proszę. Dobra, co my tam mamy? Musielibyśmy zejść na dół, co? Gdzieś tam na dole musi być nośnik. A jeszcze na dół można zejść? Tam ktoś jest? Czekajcie, skitram się tu. O! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. No świetnie. No nie, nie, nie. No jasne, już od razu kurde nam wyskoczyło, że nas ściga. Niedobrze. Trzeba by było jakoś odwrócić uwagę tych gościa, co? Odwróć uwagę przeciwników, właśnie. Zróbmy tak. Odwróć uwagę przeciwników. Dobra, i teraz pytanie, czy uda nam się myknąć mu na plecy. Dobra. Nie wiem dlaczego, ale zabijam typów, nie? Amunicja do strzelby, a chętnie. Ja korzystam ze strzelby. To jakaś typiara zgonuje, czy co to jest? Tak. Wisława Szymborska, labirynt, fragment. No, świetnie. Mamy nośnik. Ulala. No to co, spadamy. Zadzwoń do Sandry Dorset. Sandra? Sandra. Wi. Jesteś Wi, prawda? Tak. Znalazłaś mój databank? Dobrze cię słyszeć. Rozumiem, że paramedycy poskładali cię do kupy. Jak widzisz. Choć gdyby nie ty, nie mieliby czego zbierać. Nie miałam okazji podziękować. Był z tobą jeszcze jakiś Latynos, prawda? Mhm. Przekaż mu moje wyrazy wdzięczności. Był. No ale Jackie nie żyje. Jackie... Jackie nie żyje. Rozdrapywanie starych ran. O, przykro mi. Przeze mnie? Rozumiem. Nie. Przez Arasaka. Zginął niedługo po tym, jak się uratowaliśmy. Miło, że o nim pamiętasz. Udawałby, że go to nie obchodzi, ale tak naprawdę byłby dumny. Ex-gangster od siedmiu boleści. No, ale my żyjemy nadal. Na czym stanęłyśmy? Pytałam o databank. No mam. Od razu do sedna, co? Znalazłam go. Niespodzianka. Był w noże kosiarzy. Sandra, jesteś tam? Oddać tak, ci to? Po prostu, odkąd się dowiedziałam, że mnie u nich znalazłaś, wszędzie ich widzę. Podejrzewałam, że mogą go mieć, ale podejrzenia, a wiedza to dwie różne rzeczy. Próbowałam sobie wymówić, że już nic mnie z nimi nie łączy. A jednak. Masz platynową kartę Trauma Team. Z nimi nie zginiesz. Drugi raz nie dasz sobie wcisnąć blokera sygnału. Za pierwszym razem też tak myślałam. Czy Real Water? Może masz rację. Było, minęło. Trzeba jakoś zapomnieć. 99 euro dolarów za galon? Coś, o czym powinnam wiedzieć? Nieważne. Przenieś nośnik do mojego mieszkania. Wysłałam adres. Jasne. Dobra. Spotkaj się z Sandrą.
A Sandra tu niedaleko jest. No ale dobra, skoczmy sobie tutaj. Mogła sama się pofatygować w zasadzie, nie? Jak ma platynową tam kartę Trauma Team, to nam zawsze odratują. A przynajmniej postarałem się bardzo szybko przybiec. No w końcu klient nasz pan, co? Tu są moksy. Mogę przejść? Dziękuję. Tup, 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 tup. Mieszka w takim, kurde, nieciekawej dzielnicy, mam wrażenie, nie? Taka jakaś syfiasta. A taka elegancka kobieta. A, nie tędy? Tutaj, tak? I my na piętro Sandry Dorset. Apartamenty. No, czyli jednak w jakimś takim nieciekawym miejscu mogą być też jakieś apartamenty wyżej. Żeby bogaci nie czuli smrodu ulicy tak wysoko, nie? Sandra? To ja, Vi. Mam twój databank. No może nie krzycz. Sandra? Odezwij się. No żeby nie było powtórki z rozrywki. No jak widzisz. Wchodź. Nie lubię zostawiać otwartych drzwi. O shit, czy ona ma wieżyczkę tak w domu? Tak się boisz kosiarzy? What? Moja znajoma mówiła, że nie będziesz niczego witać. Kosiarzy? Nie, tu chodzi o... Zresztą mniejszy. Gdzie databank? Czekajcie, wpis 38, że Anon 42 miał jednak rację. Znalazłem ostatnio nieznany mi ten segment sieci w dzikiej przestrzeni. A przecież byłam w tej okolicy już ze 20 razy. Najwyraźniej można tam trafić tylko wtedy, gdy zna się dokładne parametry. Kosztowało mnie to tydzień zarwanych nocy, ale napisałam Lewiatana i weszłam do segmentu niezauważona. Tak mi się przynajmniej wydaje i świetnie, bo wychodzi na to, że Anon 42 napuścił mnie na serwery Nightcorp. Powinnam wiać i odciąć się od sieci na kilka miesięcy, ale te pliki wyglądały dziwnie podejrzanie. Ty, czy ona? Ona jest jakimś netrunnerem, tak? Ładne mieszkanie. Urządzone z gustem. Dziękuję. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak to wygląda. Po wpisach. Wpis 37. I przeczytajmy. Jezu, te pliki. Może lepiej byłoby nie wiedzieć. Każdy może być ich potencjalną marionetką. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy. A te loty na księżyc, co oni tam hodują? Nie jestem pewna, czy to było ludzkie DNA. Nie zdążyłam zrobić skanu. Miałam czas na rozbrojenie zabezpieczeń tylko jednego folderu. W dodatku jestem prawie pewna, że coś mnie zauważyło. Nie wiem tylko, czy to demon wykrywający, czy ich netrunner. Ich netrunner. No. To może, słuchajcie, tak być. Czekajcie, gdzie tam był? Jeszcze jeden był wpis. Moksy. Świat. Ulotki. Notatki. Wpis 38. Chyba jeszcze tego nie mieliśmy. Obserwują mnie i to już nie tylko w sieci. Jacyś ludzie szli dziś za mną całą drogę do pracy. Gdy w końcu odważyłem się odwrócić, po prostu zniknęli. Może mam paranoję, ale chyba rozmawiali po rosyjsku. Boję się. No proszę. Nie chodzi o kosiarzy? Więc o kogo? Czy to ważne? Wybacz, ale nie płacę ci za zadawanie pytań. Uratowałam ci życie. Nie uważasz, że jesteś coś winny? Z tego, co mi wiadomo, dostałaś za to pieniądze. Byłam po prostu jednym z twoich zleceń. Dobra tam, kurde. Możemy wrócić do databanku? I coś mi się wydaje, że w tym, na tym databanku mogą być te informacje. Trzymaj. Które jest ona wykradała. Cały i zdrowy, nie musisz się tak przejmować. Może muszę, a może nie. To zależy. Również od ciebie. Powiedz, sprawdziłaś może, co właściwie na nim jest? No nie, a powinnam? Za kogo tu mnie masz? Jestem profesjonalistką. To dobrze. No to trzymaj, profesjonalistko. Czekaj, czekaj, czekaj. Dorzuciłam mały bonus za poszanowanie mojej prywatności. Dzięki. Do następnego. 880. Czekajcie. Kurde, intryguje mnie to. Co było na tym nośniku? Intryguje mnie, co było na tym nośniku tak bardzo, że jestem w stanie
tak bardzo, że jestem w stanie chyba czytać grę i zobaczyć, co jest na tym nośniku. Być może dostanę mniej hajsu i będzie jakaś jadka, że tak naprawdę sprawdzaliśmy, co jest na tych databankach, ale po tych wpisach z tych drzazg tutaj w jej mieszkaniu można się domyśleć, że to jest coś ważnego. Nie lubię zostawiać otwartych drzwi. Okej. Aż tak się boisz kosiarzy? Moja znajoma mówiła, że nie będziesz niczego pamiętać. Kosiarzy? Nie, tu chodzi o... Zresztą mniejsze. Tylko teraz tak, pytanie, czy to było w postaci, nie wiem, czy w ekwipunku mam tego szukać? Chyba nie, szczepy, plecak. To chyba będzie jako informacja w dzienniku. Dziennik, nie, wiadomości, drzazgi. Inne, czekajcie. Klejnot japoński. Projekt Carpe Noctem. To jest chyba to, bo ja jej to oddałem i później wyskoczyło. Kopia wrogiego oprogramowania, eksploracja danych. Kopia wrogiego oprogramowania nas interesuje. Czyli tak, 55, 1C, FF, 50, ok. 55, 1C, FF. O kurde. Czekajcie, 55... Kurde, no właśnie, to się nie udało. No dobra, to na drugim poziomie eksploracja danych. I jeszcze można, o kurde, nice. Tylko do użytku wewnętrznego Night Corp. Wyniki testów wypadły pomyślnie. Sztuczna inteligencja CN07 wykazała się zdolnością obejścia systemu zabezpieczeń programów użytkowych, narzędziowych i systemowych, z którymi mają styczność pracownicy Night Corp niższego szczebla. Żaden z obiektów testowych nie był świadomy przeprowadzonego na nim eksperymentu. Zgodnie z poleceniem, CN07 skupiła się przede wszystkim na obiektach HK-13, który w momencie rozpoczęcia eksperymentu został sklasyfikowany jako spokojny i empatyczny. Po okresie podświadomego warunkowania, zgodnie z naszymi założeniami, zaczął przejawiać oznaki psychopatii. Kluczowym momentem ukazała się sprzeczka o kawę, podczas której HK-13 udusił jednego z kolegów, po czym wyskoczył przez okno z 16 piętra placówki badawczej. Rozpoczynamy kolejną fazę projektu. W tym celu należy wgrać CN07 do urządzeń, z których korzysta nasz właściwy cel. Gdzie databank? Czy ona jest jakimś, kurde, teraz... Ładne mieszkanie. Urządzone z gustem. Dziękuję. Czekajcie, na wszelki wypadek... Na wszelki wypadek. Nie chodzi o kosiarzy? Więc o kogo? Czy to ważne? Wybacz, ale nie płacę ci za zadawanie pytań. Uratowałam ci życie. Nie uważasz, że jesteś mi coś winny? Z tego, co mi wiadomo, dostałaś za to pieniądze. Byłam po prostu jednym z twoich zleceń. Możemy wrócić do databanku? Trzymaj. Okay, proszę jest bardzo. Jest cały i zdrowy, nie musisz się tak przejmować. Może muszę, a może nie. To zależy. Również od ciebie. Powiedz, sprawdziłaś może co właśnie? Kasowanie pamięci. Sandra Dorset, brak przynależności. Gdzie na nim jest? Tak. Dobra, nie będę ściemniać. Sprawdziłam go, wiem wszystko. Tak myślałam. Co zamierzasz z tym zrobić? Szantażować cię nic, pogratulować dobrej roboty? No nie no, szantażować raczej nie będziemy. Pogratulować i życzyć dalszych sukcesów. Hakujesz Night Corp? Szanuję. Ja... dzięki. Jeśli rzeczywiście zrealizują ten projekt... Każdy będzie mógł zostać ich potencjalną marionetką. Bałaś się, że ktoś od nich może mnie śledzić. Zgadłaś. Night Corp ma solidne zabezpieczenia. Blackouter i Fireshaft mogą się schować. Musiałaś napisać kilka niezłych demonów. Spakowało się impem? Nie, lawiatanem. Szypak to jednak trochę za mało, jeśli porywasz się na Night Corp. Żeby wykorzystywać AGI do warunkowania pracowników. Przerażające, co? Wi, mogą to zrobić z każdym. To jest dopiero przerażające. Dzięki za pomoc, trzymaj.
Dołączyłam też mały bonus dla koleżanki po fachu. A, ile dostanę? Dobrze spotkać żywy dowód na to, że nie siedzę w tym samym. Dzięki. Dostałem jeszcze więcej. 1700, a nie 880. Za poszanowanie prywatności. What the hell? Ty, to dobre. Dobrze, że to cofnęliśmy i sprawdziliśmy. Przynajmniej trochę więcej wiemy. Uda się do faweli. Dobra, zobaczymy to śmierdzące zadanie. Zobaczymy to śmierdzące zadanie od tego szemranego typka w Afterlife. Mieliśmy coś przewieźć niby. Może będzie jakiś action, bo dawno nie strzelaliśmy, co? Wszystko robimy gdzieś po cichu. Skradanko, szege, szege. Dobra, gdzieś tu w pobliżu jakiś... Nie, chyba przy moksach najbliżej. Kabuki... Co to jest? Co to jest? Karta Tarota? No. Tak przez przypadek w zasadzie zdobyliśmy, nie? Dobra. A my mamy tutaj w zasadzie, to nie jest tak daleko. Dobra, biorę samochód. Czego się pchamy? Motocyklu, czekaj. O. Kerry? Hej, Kerry. Co jest? Cokolwiek robisz, przestań i przyjeżdżaj do Mariny. Czekam tu na ciebie. Okej. Okay. Okej, będę tam niedługo. Zajebiście. To czekam. Czy on się najarał? Night City Marina, Pierce 4. Marina. Marina to jest chyba jakaś ta zmiana planów, bo czekam na ważną przesyłkę i kretyn się spóźnia. Bądź w Marinie o 19. Marina to jest są jakieś doki, nie? Czy jakaś zatoka dokładniej powinna być. A, nie zmieniłem sobie zadania. To zróbmy to oczywiście. Teoria... Co? Teoria wielkiego wybuchu? Big Bang Theory? Zobaczmy. O lany boskie, nas tam jeszcze nie było w tej części miasta. Co Kerry tym razem planuje? Bardzo długi wątek jest w ogóle z Kerrym, nie? Zauważyliście? Mam wrażenie, że z Judy czy Planam było trochę mniej tych zadań. Samochód. Mam do sprzedawania. O nie, nie chcę tego kupić. Gdzie jest mój samochód? Nie. Tutaj na ulicę bym musiał gdzieś wyleźć. O, może tędy? O, jest motocykl. Chodź, maleńki. Jezus Maria, co z tym motocyklem jest nie tak? On zawsze ma jakiś problem. Nie schowek. Nawracaj, dobrze. Chociaż powinno być też Marina Bay. Wiem, że zatoka. Oh shit. Trochę ich tam przyrysowałem, ale mam nadzieję, że mają jakieś ubezpieczenie. Albo zaraz, powinni to... W zasadzie to pociągnęli z mojego. Siup. Wild Springs? Jesteśmy już niedaleko. Tutaj też chyba gdzieś... W zasadzie mi się wydawało, że tutaj gdzieś był chyba Delamine, nie? Okej, okay, przy okazji... Rachel! Rachel z tej strony. Projekt Pasja, pamiętasz? Tak. O co chodzi? Mamy tu mały kryzys, potrzebuję twojej pomocy. Stevenson się rozkleił. Psycholog nie jest w stanie mu pomóc. Przejedziesz do studia, żeby z nim porozmawiać? Tak. Dobrze, przyjadę. Powiedziała, że przyjedzie. Przed studiem trwa protest. Znajdź przy bramie Vasqueza. Pokieruję cię dalej. Okej. Okay. Czyli pociągniemy ten wątek pasji dalej. Nie. No i patrzcie. I czasami mi się zmienia na zadanie aktualne, a czasami nie. Dobra, jesteśmy tutaj. Najpierw zróbmy to. I co? Przepłyniemy się? Hej, szczurze lądowy. Zapraszam na pokład. Jezus Maria, co my tutaj będziemy robić, ty?
Jaki... Masz ochotę na mały rejs? Jaki jacht? Ty no... No dobra. Ale o co chodzi? Powiedz mi najpierw, o co tu chodzi. Chodzi o nowe początki i życiowe pętle. Życiowe pętle? Czy ty się najarałeś? Ej, nie psuj sobie niespodzianki. Płyniesz czy nie? No okej. Okay. Okej. Brzmi nieźle. Wchodzę w to. No i to mi się podoba. Płyniemy. Tylko znajdę ten pieprzony guzik od... Ach, pieprzyć to. Simuraju, naprzód. Simuraju? To prawie jak samuraju. To twoja piosenka? Nie kojarzę jej. Bo to nowy kawałek. Mam w głowie pomysł na riff. Czuję, że wyjdzie z tego zajebista rzecz. No okej. Fajna gitara. Ty unikatowy Lancaster. Jeden z pięciu modeli tej serii. Drugi wisi w gabinecie szefa Militechu. Trzy pozostałe chuj wie gdzie. Ma przebiegunowany magnes w pick-upie, chyba nowe progi i zamontowany vibrato Kaimaru. Rdzawe przebarwienia na strunach to podobno krew Denisa Forda, tego bluesmana. Okej. Dobra, to powiedz wreszcie, o co chodzi. O życiowe pętle. Czyli? No pętle. Zamykasz jeden rozdział, otwierasz drugi. Życie składa się z takich pętli. Opowiedział mi o nich mój guru. A kim jest mój guru? Guru. Tak, mam swoje duchowe potrzeby, wie. Odwiedzam Kiana co parę lat. Ma zajebistą jurtę w Tangalanie. Totalny odludzie, łącznie z blokerami sieci. Ostatnio powiedział mi, że potrzebuje zamknięcia, wyrwania się z pętli. Dlatego tu właśnie jesteśmy. W sensie, że ty potrzebujesz. Okej. To zamknięcie. Chodzi ci o Johnego. O twoją walkę z cieniami. Nie. Johnny jest tam. Może trochę tak. Wiesz, zrobiłem karierę, zgarnąłem szmal. Bez Johnego da się żyć. Ale o nim nie da się zapomnieć. Czasem, kurwa, chciałbym po prostu wyrzucić go sobie z głowy. Chyba wiem, jakie to uczucie. No i co z tymi pętlami? Chodzi o to, że swój pierwszy naprawdę dobry kawałek napisałem właśnie na morzu. I teraz znowu coś mi zaczyna ciekawego wychodzić spod palców. Pętla. A ta pierwsza piosenka znam? Bleed the Beat. Napisałem ją w czasie chałtów na statku, wiesz, jacht turystyczny, kilka pokładów, baseny, bajery. Wszyscy myślą, że to kawałek o dojeżdżaniu korporacyjnych faszystów. A to nie autor miał na myśli, co? A tak naprawdę? Całymi dniami i wieczorami zasuwałem stacą, rozdając drinki. A potem komponowałem, aż sobie zdarłem opuszki do krwi. Potem musiałem uważać, żeby nie poplamić tej ich porcelany. No i wyszedł kawałek o krwawieniu pod okiem bogaczy. Resztę dopowiedzieli sobie inni. No, widzisz. No ale to był hit. Jeden ze słynnych numerów Samuraja. Ten nowy kawałek też taki będzie. Przełomowy. I potrzebowałeś do tego towarzystwa. To takie dziwne. Ostatnio dużo myślałem o całej tej aferze z Askrax i o tym, jak bardzo mi pomogłaś. Przyniosłaś zmiany, Vi. Bo wiesz, do tej pory stałem w miejscu. A teraz? A teraz myślę o nowym kawałku. Myślę o nowej płycie. Wiem, że będzie zajebista. Inna. Wszystko będzie teraz inaczej. To się chyba nazywa olśnienie. Możliwe. To się nazywa dojrzewanie. Zobaczysz, koniec awanturami z szemranymi akcjami. Koniec. Ale od jutra. A dzisiaj co? Możemy zrobić skip travel, czyli prawdopodobnie już nie będzie żadnych kwestii dialogowych. No dobra. Dopłyńmy tam, gdzie mamy dopłynąć. Śpisz? Okej, okay, teraz czas na chwilę wyzwolenia. Czyli? A tego się nie robi na koncercie? Może kurwa mi pomożesz zamiast stać się gapić?
Chaos i zniszczenie? To lubię. A co mam robić? No, to łap coś ciężkiego. Ale nie szkoda ci jachtu. Błagam cię, myślisz, że nazwałbym swój jacht Simuraj? To nie moja łajba. Czyja? Jak to? Tego kutasa, Elbi Kowaczka. Aaaa! Kowaczka? Tego Kowaczka? Nie zdążyłem mu podziękować za aferę z Askrax i parę innych jego zasług. Wybierz sobie coś i rozwal. Na jego koszt. Dobra, rozwalmy tę łódkę. Rozwalmy tę budę. No, witaj wśród żywych. On albo oszalał, albo wreszcie zmądrzał. Kurwa, nie mogę zdecydować. Dobra, to co? Syk, gramofon. Należy mu się, gnojowi. Co jeszcze mogę rozwalić? Chcę coś jeszcze rozdupić. Eurodolary zadupię. Ekspres do kawy. Ciul. Co jeszcze? Co to jest? A proszę bardzo. No, dzięki. No spoko. Masz jeszcze siłę? Pamiętasz siebie na tym wysypisku? On jest teraz w podobnym miejscu. To jego drugie narodziny. Czas na finałowe boom. Czyli? Czyń honory. Zaraz. No idealnie. Chrzest ognia, chrzest wody. No dobra. Za wyrównane rachunki. O kurwa, tak. Kowaczek, ty chuju! Dokładnie, Kowaczek, ty zbuju! Ścigamy się do plaży. What? Czekaj, oszukujesz. Poczekaj na Kerego. No i kto? Kto jest, kurde, tutaj twardzielką? Ty, gdzie on jest? Co, on utonął? Nie płynie, tylko pod wodą, Jezus Maria. Wiesz o tym, że jakbyś płynął na powierzchni, na przykład kraulem, to byłoby ci trochę szybciej i może byś dał radę? No. No, byłaś. Chyba zacznę pływać w tym swoim basenie. No i co, lepiej ci? Ponowne narodziny? Chodź tu do mnie. No idę. Tylko nie oddychaj zbyt głęboko. Zaczynam czuć ten fetor. Pięknie płonie. Cholera, coś nie wybucha. Ktoś już na pewno zauważył płomienie. Jeśli uratują tę łajbę, to szlak mnie trafi. To co, może jakiś granat? Może powinienem tam upchać więcej kanistrów. Albo kupić C6 na czarnym rynku, jak myślisz? Nieważne. Fajnie było, co? Okej, mi się podoba. Dobra, przyznaję. To było niezłe. Było zajebiście. O to mi właśnie chodziło. O wyrównanie rachunków? O nowy początek. Dobry rocker boy. Dzięki. Z niego. To był niezły wieczór. Rock boy. Pierwsze próby w samuraju. Nieporadne, ale prawdziwe. Zajebiste. Ciekawy zwrot akcji, przyznaję. Spierdalajmy stąd, zanim zawieje od tamtej strony i poczujemy smród. Podwieźcie. A, jasne. Jasne. No to chodź. Do miasta, nie? Bo pewnie jesteśmy na jakimś wygwizdowie. Nie wiadomo, gdzie mnie wywiózł. Okej! Kurwa. Łakako ma dla nas coś do sprzedania? No kurde, chciałem przeczytać wiadomość. Pak. Łakako! No nic, to w takim razie mamy kolejne zadanie związane z pasją. Porozmawiaj z Vasquezem. Okej. Okay. Gdzie tu w pobliżu mamy jakąś szybką podwózkę?
O Jezus Maria, to jest na górze, to nie. A jest gdzie indziej? A to jest niedaleko w zasadzie. Porozmawiaj z Vasquezem. Dobra, bierzemy samochód. Syk. Znowu mam, kurde, przegrzanie relika. Cyk. To jest chyba ten punkt kontrolny, znaczy punkt szybkiej podróży. Tam, gdzie robiliśmy skok z tym. Takemurą. Właśnie, kurde, Takemura. Dostałem od was info, że podobno po tej akcji z Hanako, gdzie nas tam zaatakowała Arasaka na naszej kryjówce, w mieszkaniu chyba 303, jeśli dobrze pamiętam. 311. To Takemura chyba jest dead. Można było go podobno uratować. Tego nie wiem, ale no kurde, jakbym wiedział wcześniej, to może bym faktycznie się tam kopnął. Kopznął, żeby kurde go uratować, no. Rachel na ciebie czeka. O co chodzi ze Stevensonem? Nie wiem i mam to w dupie. Jednak ludzie nie zareagowali dobrze na pomysł nagrania Męki Chrystusa. To tylko garstka niezadowolonych. Braindance obejrzą setki milionów. Wytwórnia nie boi się skandalu? Skurwysyny liczą na skandal. Ja najchętniej stanąłbym z tymi ludźmi, ale co zrobić? Taka praca. To gdzie mam iść? Prosto tą uliczką aż do budynku, przy którym stoi policjantka. Dobra. Okej. Thank you. Pasja. No dobra, taki trochę, taki mały Hollywood w środku miasta. No i proszę, i mamy ten, i mamy billboard. Mamy reklamę Pasji, która w zasadzie jeszcze nie została w zasadzie nagrana. Ale dobra, to w takim razie dokończymy tą pasję już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. I widzimy się już jutro. Zapraszam gorąco. Trzymajcie się, na razie.